Hej, witajcie na pisach Końcowych. Dzisiaj pogadam sobie solo o pierwszym sezonie Fallouta, bo tak się składa, że mieliśmy okazję dostać pierwszy sezon od Amazonu przedpremierowo, więc już jakiś czas temu mogłem go zobaczyć. No i czas zebrać myśli. To będzie bezspoilerowe, nawet nie omówienia, bardziej pierwsze wrażenia, bo oczywiście planujemy z Radkiem zrobić jeszcze duże spoilerowe omówienie, gdzie będziemy... Różne wątki analizować, mówić, co nam się w nich podobało, co nie. Dzisiaj będzie tak znacznie, znacznie bardziej w pigułę. Nie będę tutaj owijał w bawełnę, nie będę jakoś was zwodził. Powiem to prosto z mostu. Fallout uważam za naprawdę rewelacyjny serial. Mam wrażenie, że nawet jest jakiś teraz renesans, być może adaptacji growych, gdzie twórcy odkryli, że może seriale są lepszą formą do przenoszenia treści gier niż były filmy. Gry są zwykle długie, ponieważ w grach wcielamy się w dane postacie, to też mamy więcej czasu, żeby się z nimi trochę zżyć. I ta dłuższa forma serialowa być może bardziej temu odpowiada. Też bardzo ważne, szczególnie w takich produkcjach jak Fallout, jest światotwórstwo. Ten świat jest bardzo konkretny, Postapo świat z pewnymi zasadami, bo też y, ten świat, który znaliśmy przed jakby apokalipsą w Falloutzie, też to nie był nasz świat. To nawet nie był nasz świat z lat 50., 60., choć trochę go przypomina. To były lata 2070, ale tak jak My sobie wyobrażaliśmy, że ludzie w latach 50., -tych, 60. -tych mogliby sobie wyobrażać, jakby wyglądała przyszłość 100 lat później, więc to była taka i tak ciekawa mieszanka, i to światotwórstwo było tutaj bardzo, bardzo istotne. I w Fallout'cie to wszystko absolutnie błyszczy. Jeżeli widzieliście zwiastuny, to wiecie, że serial ten jest podzielony na trzy wątki, choć tak naprawdę jest jeszcze czwarty, którego w zwiastunach. No, nie do końca widać. Jest jeszcze czwarty, ta bohater, czwarty wątek, ale nie będę tutaj zdradzał kto, co i jak, bo jak mówię, zwiastuny tego nie zdradzały. Więc skupmy się na trzech. Jest to Lucy, grana przez Elle Pernell, która jest Waldwellerką. Osobą, która wychodzi poza te bezpieczne, bezpieczne ramy krypty i musi zderzyć się z brutalną rzeczywistością falloutowych pustkowi. Druga postać to Maximus. Grany przez Arona Motena. Jest to rekrut Braterstwa Stali. Jeżeli ktoś grał w gry, to doskonale zna Braterstwo Stali, bo pojawiło, pojawiało się od pierwszej części Fallouta. Jest to taka mocno zmilitaryzowana grupa która słynie ze swoich Power Armorów, jeżeli wiecie, w Falloutach są te takie wie, specjalne zbroje, które mają ten trochę dla fanów MCU Iron Man vibe, gdzie postać może wejść w tą zbroję, ma okazję, ma zwiększoną siłę, wytrzymałość, no bo zbroja chroniąca i tak dalej, tak dalej. Ale też rzeczywiście się z tym pewne konkretne zasady, kodeks postępowania i tak dalej, i tak dalej. No i trzecia postać to jest... Ghoul grany przez Waltona Goginsa. Jeżeli widzieliście mm, zwiastuny, to wiecie również, że postać Goginsa jest takim mostem pomiędzy dwoma światami, ponieważ góle w świecie fallouta to są ludzie, którzy pod bardzo dużą dawką promieniowania zamiast po prostu umrzeć od tego promieniowania, zmutowali się w taki sposób, że ich skóra jest zwykle bardzo odpływająca. Ten konkretnie nie ma nosa. Yy, no, generalnie bardzo, bardzo przeraźliwe zmiany w ich ciele to zrobiło, ale jednocześnie dało im znacznie większą wytrzymałość, a, a także bardzo spowolniło proces starzenia się. Właściwie dochodzi tu pewnego rodzaju regeneracji, więc wiele guli żyje bardzo, bardzo, bardzo długi czas. W Fallout 4 można spotkać też człowieka, który na początku zaprasza nas do krypty, a potem spotykamy go jako gula i okazuje się, że on nigdy nie był w Wolcie, nigdy nie... bo tam był w czwórce, była opcja hibernacji, więc nigdy jakby on nie został zahibernowany, a po prostu przeżył te wszystkie lata do momentu, w którym nasz Woldweller się rozkibernowuje i wychodzi na ten świat. I tu mamy podobną sytuację z naszym Gulem. On żyje już te 200 lat z Hakiem właśnie dlatego, że nasz bohater się zmienił. Co daje nam fajne wejrzenie zarówno w ten świat obecny i człowieka Gula w tym wypadku, który musiał przez te 200 lat żyć. W tym świecie, zaadaptować się do niego, przeżyć na warunkach, które ten bardzo brutalny świat mu dyktuje, a jednocześnie możemy zobaczyć go przed wojną, na ostatnie lata przed wojną, i tu kluczowe nie jest nawet to, kim on był przed wojną, a jak właśnie wyglądał ten świat przed wojną, co uważam za bardzo, bardzo dobry zabieg, ponieważ Ludzie, którzy nie grali wcześniej w gry Fallouta, mogą nie do końca rozumieć właśnie czym ten świat się do końca różnił, jak on wyglądał i dawanie tych drobnych retrospekcji, które pozwalają nam zobaczyć jak to wszystko wyglądało wcześniej, wydaje mi się, że bardziej jest w stanie um, uwiarygodnić to dlaczego mamy taką a nie inną muzykę, dlaczego mamy taką a nie inną technologię to przedwojenną, bo przez te 200 lat za wiele tej technologii się nie rozwinęło ze względu na to, że większość świata to napromieniowane pustkowia pełne zmutowanych, niebezpiecznych istot i tak dalej, i tak dalej. Więc ten zarys naprawdę, naprawdę dobrze działa i aktorzy tutaj sprawdzają się świetnie. Ella Purnell jako Lucy błyszczy najjaśniej naj, 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 naj w tym serialu. Jej te naiwne, dobrotliwe mm, Słuszne, ale jednak bardzo niedostosowane do rzeczywistości podejście. Daje zarówno masę w, momentów takich wzruszających, oczywiście humorystycznych, jest ich cała masa. Fallout słynie swojego bardzo ciekawego humoru. Ale jest też świetnym kontrastem, oczywiście, dla wszelkiego rodzaju bandytów, mutantów i wszystkiego, co się po tych puskowiach kręci. Maximus to z kolei gość, który cały czas próbuje. Znaleźć swoje miejsce w jakiś taki wyidealizowany sposób, no jest to goś nauczony przez bractwo, jednak, w którym cały czas szuka swojego miejsca, w którym może spełnić pewne wygórowane ideały, które być może są ponad to, co oferują mu różnego rodzaju elementy tego świata. No i oczywiście, uh, Walton Goggins jako Gul jest absolutnie absolutnie przykuwający do ekranu, bo widzimy tutaj tego gościa, który nie ma już żadnych złudzeń, tak jak mówię Maximus widzi Braterstwo Stali jako ten wielki, honorowy i bardzo ważny element Lucy zna przede wszystkim krypty, ale Ghoul, Ghoul żyje tu 200 lat i on nie ma żadnych złudzeń, jak ten świat działa, jak on wygląda i co trzeba robić aby w nim funkcjonować i te trzy spojrzenia, tak jakby jest czwarte, ale o nim nie mówię Trzy, trzy wątki, które oczywiście możecie się domyślić, w odpowiednich momentach się przecinają, wpływają na siebie i tak dalej, i tak dalej. One, one przykuwa, przykuły mnie na te osiem epizodów tak, że po prostu nie chciałem przestać. Autentycznie nie chciałem przestać. Każdy z tych wątków mnie interesował. Na którą postać to nie przeskakiwało. Nie miałem nawet na chwili, chwili takiego, takiego miejsca, w którym myślałem sobie okej, okay, no dobra, to ten wątek chce wrócić, nie wiem, do Gula, albo do Lucy, albo do Nie, każdy z tych wątków był interesujący, łącznie z tym czwartym. Też na początku myślałem, e, po co jeszcze jeden wątek? A on myślałem, okej, okay, pokażcie mi więcej, chcę więcej wiedzieć, co tu się dzieje, o co tu chodzi. Światotwórstwo jest tutaj rewelacyjne. Zarówno krypty, które są nam szybko przedstawione, o co z nimi chodzi. Cały, cały rozwój tego woltechu w okresie przedwojennym. Elementy z gry, które znacie, są tu włożone zupełnie naturalnie. Od bohaterka przechodzi, a za nią jest wielki automat z nukakolą. Albo. Ktoś wciąga y, odpowiedni narkotyk, po prostu daje mu to odpowiedni, jak to powiedzieć, wygrzew, bo my to znamy jako wygrzew, odlot lub jet, jeżeli ktoś grał w angielską wersję. I, I po prostu to widzimy, możemy to poznać znając grę, ale jednocześnie osoba, która nigdy nie grała w gry, stwierdzi, no dobra, to jest jakiś narkotyk, który tu funkcjonuje, wygląda jak coś z tego świata. I to się tyczy właściwie każdego elementu. Znając gry, możemy non-stop odnajdywać pewne elementy, cieszyć się nimi, ale one nigdy nie działają w próżni. One nigdy nie są po to, żeby zadowolić człowieka z gry, co po prostu są elementami tego świata i to działa absolutnie przepięknie, płynnie. I nieraz miałem uśmiech na, na, na ustach, kiedy coś takiego widziałem. Mało tego, tu lekką rzecz zdradzę, choć to nie jest, nie wiem, jakiś spoiler fabularny, ten, ten serial nie jest. Adaptacją jakiejś konkretnej historii. Tego to już widząc, bohaterów się domyślacie, że nie jest, ale on też nie jest jakąś wariacją na temat tego świata. On jest kontynuacją tego świata, co oznacza, że jeśli graliście w gry, to możecie zobaczyć tu pewne lokacje wiele lat później. Pewne frakcje, jak yy, NCR, czyli Republika Nowej Kalifornii. Możecie zobaczyć co się z nią stało po, po latach. Jeżeli graliście w Fallout New Vegas, to widzieliście w jakim stanie była tam Republika Nowej Kalifornii. Jeżeli graliście w jedynkę i widzieliście miasteczko Shady Sands, a potem co się stało z nim w dwójce? Jak, jak wybuchło, jak w sensie nie wybuchło, że eksplodowało, tylko się rozwinęło, stało się właśnie stolicą Republiki Nowej Kalifornii. Tego typu elementy są tutaj i widzimy kolejny etap tego świata. Jeszcze dalej. Więc to jest, i, to, i mam wrażenie, że bardzo zadbali o to, żeby tak to było spójne, to było um, trzymające się. Jasne, um, gry Fallouta dzieją się często w różnych miejscach, tyle co jedynka i dwójka były tuż obok siebie, tak już trójka była w ogóle po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, więc znowu to nie jest tak, że wszystko musi być... W jednym miejscu i to, to jest nierozerwalnie połączone, więc jeżeli nie, nie graliście w gry, czy kompletnie nie obawiajcie. To nie tak, że jeżeli nie graliście, to kompletnie nie zrozumiecie, o co chodzi. Po prostu y, dla, dla osób, które grały, są tu zna pewne znajome y, elementy, które świadczą wyraźnie o tym, że ten świat poszedł jeszcze trochę dalej. I y, y, jak pewne próby zagospo zagospodarowania pustkowi y, wyglądają dzisiaj, o tak, żeby, żeby, żeby nie zdradzać za dużo. Serial mm, wygląda też naprawdę nieźle. Mamy wszystkie te elementy złomiarzy, y, rozwalonych miasteczek, które niektó nie, niektóre są po prostu gruzami, inne próbowały się podnieść w taki bardzo post-apo, w takim stylu. Mamy oczywiście y, różne zmutowane istoty na pustkowiach. Um, jeszcze oczywiście jest cała masa tego w zanadrzu, które można stawić na późniejsze sezony, ale wydaje mi się, że tutaj daje to naprawdę taki ładny zarys tego, co tutaj się dzieje, jak to funkcjonuje i jakie mają relacje różni e, bohaterowie do siebie. jak wspomniałem, humor. Humor, który działa tutaj naprawdę dobrze. Właściwie nie miałem jakiegoś momentu, w którym ogarnął mnie cringe, że ten rodzaj humoru tutaj w ogóle nie zadziała, co on tutaj robi. I jeszcze jest połączony bardzo dobrze z muzyką. Muzyką, którą znacie z wie jeżeli graliście, jeśli nie, no to będzie kojarzyć właśnie te, te muzyki, muzykę lat 50., muzykę lat, może gdzieś tam początku 60. Jakieś tam zahaczające również o sinatrę i tego typu te, tego typu kawałki, które oczywiście przenikają się z tą bardziej mroczną, postapokaliptyczną. Ten takim ambientem, który gdzieś, gdzieś, gdzieś jest z tyłu, razem z samym podkładem dźwiękowym, aż dochodząc do piosenek, które jeszcze bardziej podbudowują ten klimat, szczególnie kiedy fajnie kontrastują te piosenki z... One zawsze miały być takie bardziej radosne, często o miłości, jak I Don't Want To Set The World On Fire, bardzo kojarzona z, teraz już z Falloutem piosenka, które miały być właśnie o, o, o uczuciu, a one zawsze kontrastowały oczywiście z tym zniszczonym postapokaliptycznym światem, no to tutaj, kiedy one wchodzą w scenach bardzo brutalnej, bardzo, bardzo, bardzo brutalnej akcji, bo to też o tym zapomniałem dodać, ten, ten serial jest totalnie z erką. Tutaj... Nieraz, jeżeli graliście w gry i jest tam ten bloody mess, czy jak to się nazywało, ten fit, który powodował, że przyjrzyjnicy eksplodowali, dosłownie głowy im eksplodowały, czy cokolwiek, to tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takiego czasem przerysowanego yy, gore, które, które po prostu ma mam walność po oczach i ono w kompozycji z niektórymi kawałkami właśnie tych starszych piosenek yy, daje taki czarny humor... Który się według mnie całkiem źle ogląda. Także, żeby jakby tutaj już nie spoilować więcej, bo, bo, bo nie chcę zdradzać żadnych elementów fabularnych, intryga jest też naprawdę ciekawie zawiązana. Wszystko się spina, wszystkie te wątki gdzieś ze sobą się łączą. Jest tam pewien magafin, który. Jeszcze czym jest ten McGuffin nie będę zdradzał, ale, ale, ale sam wybór McGaffina jest już, jest już wystarczająco ciekawy, ale jest ten element, za którym wszyscy gonią jakąś rzecz, którą wszyscy chcą zdobyć i ona bardzo fajnie się spina i jednocześnie robi podbudówkę pod drugi sezon, który wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że powstanie. Więc yy, mówiąc już tak słowem podsumowania, jestem cholernie zadowolony z Fallouta jako fan całej serii, Jestem usatysfakcjonowany. Myślę, że serial również podejdzie osobom, które nigdy styczności z Falloutem nie miały i będą się na nim po prostu cholernie dobrze bawiły, jednocześnie wkręcając się w ten świat i intrygę, która akurat tutaj została zawiązana. I mam nadzieję, że kolejne adaptacje gry pójdą tropem tego, czy The Last of Us i będziemy dostawać tylko lepsze produkcje. Także zapraszam Was jeszcze na spoilerowe podsumowanie, które niedługo się pojawi. Bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym naszym wspaniałym patronom i patronkom i osobom patronującym w tym, że możemy dalej rozwijać nasz kanał. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, wszystkie linki znajdują się w opisie. No i zapraszam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się!